Mordeczki, lecimy z 51. odcinkiem. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało zrobić w tym materiale. Dom przywódcy, zaczniemy od tego. Ikaros, lecisz, szukasz. Tutaj mamy spalić zapasy, z tego co widzę, i znaleźć skarb chyba. Tylko jeszcze muszę go znaleźć. Co to mi tam wykrywa? Aha, mamy dwa skarby, dobra. Dwa skarby, dwa zapasy wojenne do roboty tutaj mamy. Wiecie co? Czekajcie, bo tutaj coś jest już, a nie, bo to jest pod nami. Dobra, zacznijmy może tutaj od tego łebka. Karczycho złamane. W budynku są pewnie fanty. Aj, myślałem, że mu skoczy na głowę, no bez jaj. Ale na szczęście się udało. Bez alarmu. Cały czas sobie mówię... Cały czas sobie mówię, że zrobimy... zabijemy tych dwóch czcicieli, żeby sobie wbić umiejętności na trzeci poziom. To generalnie dupa z tym jest. Nie zabiję go? Ja pierdzielę. Paduwa. Dobra, mamy ciężkie ateńskie na goleniki na 41. Najpierw przeszukujemy, później palimy, nie? A tutaj jest... jak spalimy, to nie jesteśmy w stanie zebrać zapasów. Mam nadzieję, że to szybko zrobimy i ewakuujemy się stąd. Jak najszybciej zrobimy sobie zaraz zadanko. O, hełm Aresa na 40 poziomie. No, czekajcie, bo tu mamy skrzynię. Ukradnij to. Dobra, i tu mamy zapasy, nie? Na dole. No tak, tylko pieprzony ten idzie. Tutaj. Oj, 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 oj. Lokacja ukończona. Moi drodzy, przenosimy się szybciutko teraz tutaj. Kto... Czekaj, co tu pisze? Kto raz był niewolnikiem? Aha, muszę opuścić tę lokację, żeby użyć szybkiej podróży, zapomniałem. Chyba już można, co? Czy nie? Dobra. I can't believe they stole it. Of all the things they could take. You say somebody stole something? Somebody stole something? Look around. Bandits took almost everything. And worst of all, they stole my family's vase. After so many generations, it's gone. You're wealthy. You could buy yourself a new vase. A new vase? Didn't you hear me? It's a family heirloom. You can't replace something like that. How much is this vase worth to you? I'll pay a substantial amount of drachmi for it. A very substantial amount. Is finding my vase something you could do? I'll find your vase, but I'll need some ideas of where to look for it. Speak with my slave near the warehouses. I sent him to uncover what he could from other slaves in the area. Hopefully he's learned something by now. I'll return if I find the vase. Mówicie takie zadania, coś się idź tam, może się czegoś dowiesz. Takie zranie w banie. No dobra. Master tells me you might have learned something about the missing vase. I have, but I'll need something from you before I can talk about it. I don't like conditional deals like this. I have a job to do. I understand. But what I need from you isn't a labor or an action. It's a commitment. So what do you need?
I'm hoping that after you retrieve the vase, you tell my master that I told the bandits to loot the house. Why would you want to do that? After the summer solstice, my master plans to give me my freedom. But I don't want it. I'm hoping that if I take partial blame for the crime, I can offer my continued servitude as atonement. That's ridiculous. But I'll think about it. Now, tell me about the bandits. Other slaves in the area assure me that the bandits from the northern hills of Mount Ochi are the ones ransacking the nearby homes. The northern hills of Mount Ochi? Is there a more precise place I should look for these bandits? The slaves mentioned there's a copper mine in the area. That's where I'd put my hideout if I was a bandit. Dobra, ruszamy. I will go find these bandits and get your master's vase. Remember what we talked about when you return it to my master. Dobra, i czyli generalnie ruszamy tam, gdzie właśnie widzieliście. A mówiłem, żeby tego nie ruszać, bo się okaże, że tam jest zadanie i miałem rację. Ale i jaja. Patrzcie, jak raz nacisnę i nie ruszam się, to misja wskakuje automatycznie sam na konia. Fajna sprawa. No dlatego nie chciałem tego wcześniej robić. Dobra, szukamy tutaj. Oczywiście będę chciał tutaj całą tą lokację zrobić, czyli zaliczyć ją w 100%. Ale nie jest taka tutaj duża ta lokacja. Na szczęście. Czekajcie, tutaj coś jeszcze jest chyba, nie? A skarb? Tu mamy skarb i chyba tyle. Dobra, jedziemy. Tam jest aż trzech tych kolerników. Trzech strażników jest obok siebie. Cholera, ten tu idzie. Czekajcie, już się zatrzyma. Bo nie wiem, z której strony go podejść. Dobra. Czekajcie, bo ten tutaj cholera znowu idzie. Czekajcie, żeby... No tak, bo ten zobaczy teraz. Dobra, coś tam się zorientowali, ale dobra. Tylko kiedy jestem w trawie. To nie są w stanie mnie wykryć. Fajna ta strzała jest, wam powiem. Aj, najemnik tutaj idzie, cholera jasna. Czekajcie, ja sobie tutaj pójdę. A tu za... Fantów tutaj, patrzcie. Ale się obłowia. Bo zaraz przegram. No tak, kurwa mać, na 40 poziomie tu jest ten fiut. Durny. Shit. Będę musiał tutaj zaraz wrócić. Ajajaj. Czekajcie, niech wyjdą z tej jaskini, zaraz tam wrócimy.
Najlepiej by ten pieprzony najemnik stamtąd w cholerę wyszedł. Gdyby nie ten najemnik, to bym tamtych rozklepał. A tak to kurwa co? Gdzie te wejście było tej jaskini, cholera? Szlak. No, szybko tutaj musimy zrobić, co mamy zrobić i spieprzamy stąd. Szkoda, że nie można pułapek zostawiać. A, jeszcze jeden. Nie, dobra, musimy się wycofać, bo to bez sensu. Tracimy czas. Nie mam szansu z całą hołotą. Nie ma czasu, czy nie spłacimy. Aha, bo to mamy jeszcze zabić tylko przywódcę, wiecie. I będzie wszystko zrobione. A tu pytajniczek się jeszcze pojawił jeden jakiś. Oj. I tutaj mamy jeszcze pytajniczek. Ale nie będziemy się oddalać, bo... ...1500 zapłacić. No, niech ma. My to oni nie powinni mnie szukać. Zapłaciłem. Dług został spłacony. Cholera. Dobra, to tam jest ten kapitan, dobra. Powiem wam, że oni kurwa nie powinni mnie przecież szukać. Dobra, uciekają. Ta, uciekają, dupa. Właśnie co, zróbmy cięcie, zostanie ten kapitan sam, to będziemy z nim walczyć. Chyba sobie wszyscy poszli, czekałem tu mniej za 2 minuty. I teraz tego kapitana sobie tu ściągniemy. Najlepiej po cichu od tyłu, żeby mu zadać miarę dużo obrażenia, nie wiem czy to się uda. A jak tutaj nie ma innego człowieka, świadka, to nie powinnam teraz wzrosnąć poziom przestępstwa po zabiciu tego. No zobaczmy jak to zrobione. Widzicie? Chyba to dobrze działa. Ojojo, ile fantów. Dobra, moi drodzy, mam to zaliczone. Tu mamy jeszcze jeden pytajniczek. To zróbmy to szybko i zaraz, jeżeli to koniec, to zapolujemy na to łanie i będziemy mogli wyspę opuścić. Chyba, że jeszcze... Znaczy, mamy tu jeszcze jeden pytajnik. Ale nie wiem, czy już go będziemy robić. Fajnie by było, gdyby tutaj była... lokacje typu dzikie zwierzę, czy coś takiego. A, jest, zabił zwierzę alfa, właśnie.
to się szybciutko robi. O kuźwa, jaki hit. Szybko poszło, nie? Dobra. Tu mamy jeszcze jeden pytajniczek, musiałbym się tam wrócić, ale mi się za bardzo nie chce tam iść. No i tu, aha, tutaj mamy jeszcze trzy pytajniki. I w zasadzie to byłoby tyle. W zasadzie to byłoby tyle. Aha, nie mogę stąd. O matka. Zaatakujemy tego całego czciciela chyba teraz. Dobra, cyk. Have you found my vase? Yes. That's great news. Who took it? It turns out your slave told the bandits to loot your home and take the vase. What? Can this be true? Yes, master. If you'll allow me to make atonement, I'll... Atonement? Never! I won't allow a slave who tells bandits to steal from his master to work for me. What? No. Please, no. Let me stay. I won't hear it. Leave now. Before I pay these mistios to kill you. Go! Just when you think you know someone. No, sam chciał. Here's your payment for returning my vase. Dobra, ważne, że nasza sakiewka jest pełna. Miecz niewolnika. To raz był niewolnikiem. Misja wykonana, 25 tysięcy doświadczenia. 43 poziom, wow. Idziemy jak burza. Moi drodzy, idziemy na tą łanię kerynejską teraz. Tu nam został ten punkcik. Cholera, nie chce mi się tam iść. Ale byśmy go może zrobili, co? Tylko, że to jest cholera daleko stąd. Oj. Dobra, zróbmy ten punkcik szybciutko jeszcze. I zapolejmy na tą łanię. To będzie chyba trzecia bestia, którą pokonamy. To jest związane chyba z zadaniem córy Artemidy. Mamy do ubicia chyba 7 czy 9 tych bestii legendarnych. One są dosyć wytrzymałe. I ciężkie do ubicia, no ale jakoś sobie poradzimy z tym. Co? Już zróbmy to pytanie. Chociaż tutaj jest jeszcze tych pytaników wszystkich w sumie 4. A ja bym jeszcze może chciał to zadanie zrobić. Zapolować na tego. Czekaj, nie będę się ruszał, to... A, i tak trzeba nacisnąć. Skorzystaj. Aha, to jest fajna lokacja. Bo tutaj mamy te tabliczki legendarne, wiecie, one są... Czy tam starożytne tabliczki, one są potrzebne do ulepszenia. Better stay hidden. Kurwa, goś przeżył, no szlak by to trafił. Ale szybko poszło. Powiem wam, że się opłaca zakładać runy, czy tam te grawerunki, które zwiększają nam obrażenia dla wszystkich klas postaci. Wiecie, mamy 4 starożytne tabliczki, dzięki nim możemy ulepszać statek. Więc to jest warte zachodu. I te tabliczki znajdują się właśnie między innymi w tych lokacjach. Dobra, jedziemy na tą łanię szybko. To się nazywają
Czekajcie, to się nazywa dokładnie El Legenda. I to jest ruinach. Ruiny port, forteca fort. Nie wiem, czym się różni fort od fortecy, ale... Łania kernejska. Aha, szybka podróż jest niemożliwa tutaj. Zapomniałem. I cyk. Łania, idę po ciebie. Trzymajcie kciuki. Żeby to zrobić. O cholera, to jest jakiś obóz. Czyli coś grubszego jeszcze też. Cholera, to niedobrze. No, takie lokacje są czasochłonne. Ale powiem wam, że gra jest fantastyczna. Jak ktoś ma dużo czasu, lubi grę RPG, to musi tą grę kupić, musi w tą grę zagrać. Oh shit. Dwóch. Trzech. No coś tu słabo. Malutka lokacja. I should be extra careful in this area. Cholera, aż bym się sfrajerował. Chociaż nikt mnie nie zobaczył. Dobra, nikt mnie nie zobaczył. Uciekamy, bo to się zaraz zapali całe. Aha, wróć, 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 wróć. Zdążę. Dobra, nawet się nie zorientowali. W zasadzie. Dobra, idziemy na łanie. Idziemy na łanie. Dun, dun, dun. 4000 doświadczenia jeszcze za to mamy. No i czeka tutaj walka. Wiecie co, ja chyba tam nie dam rady wejść. Mam nasz koniec opiszałe, więc chyba szybciej będzie, jak pójdziemy z buta. Oj, proszę, jest. Wiesz co, przygotujmy się chociaż. O matko, ile sprzętu. O, właśnie, zapomniałem całkiem o tym, że mamy nowe sprzęty. Tu mam minus 340. A też 318 zazwanych mieczem plus 12 obrażeń. Dobra, załóżmy sobie. Będziemy troszeczkę ładniej wyglądać. Pancerz 40 poziom, słaby. I buty mamy na 40 poziomie, też słabe. Jeśli chodzi o zdolności, to też tutaj nic sobie nie weźmiemy. Weźmy to mistrzostwo trucizn. Bo to jest umiejętność pasywna, czyli tylko nie wiem, kiedy te trucizny są aplikowane, wtedy kiedy używamy trybu asasyna, czyli ataki od tyłu, tak? No nie wiem. Dobra. O cholera jasna. Jaka łania, ja cię... The gods themselves will be envious of this hunt.
Zapalmy ją, to się to będzie trochę. Łania karnejska, łania karnejska, idę po ciebie. Ale widzicie, mamy troszkę mocniejszy poziom niż gra chyba zaleca i nie jest tak źle. Zacięła się jeszcze jedna. Zablokowała rogi swoje. Kuźwa mać. Dobra, stwór pokonany. Skóra łani krynejskiej, przedmiot związany z zadaniami. 104 skóra. Fajne, fajne. Ja wam, że te bestie są fajne. Trzeba się troszeczkę mordować, ale warto. Dobra, mam jeszcze jeden pytanik, będzie 100% wyspy zrobionej. A tu jeszcze coś jest. I fort, a raczej kamieniołom. Oj, oj, oj. Dobra, chyba nie damy rady tutaj jednak wszystkiego zrobić. Szkoda. O nic. Gdzie ten koń jest? Poproszę dwa razy. Dwa razy skóra po 6. O ja pierdolę, co tu się dzieje? A ktoś tam walczy ze sobą. A raczej walczą z jakąś bestią. Ale wszystkie wystrzelałem jak kaczka. Poziom nam rośnie, widzicie, morderstwa. Jak zabijamy przy innym. Mam nadzieję tylko, że nie przyjdzie ten pieprzony ten najeźdźca. A, lokacja ukończona. Nie poczekaj, jak to zrobiłem, bo będę musiał teraz walczyć z tym pieprzonym lwem. Dobra. Tu jeszcze coś jest. Kurde, pieczone. Nie da się tam zaskoczyć? Da się.
Surprise. Dobra. No, raczej powiem wam, że nie damy rady już tego zadania zrobić. Chyba, że zostawimy sobie prawdopodobnie ten fort tutaj. Ja tutaj jeszcze sobie może wrócę później. Zrobię tylko ten pytajniczek tutaj jeszcze i szybko lecimy na tego Drozda, tak? To będzie drugie zadanie, a w zasadzie to trzecie z Łanią. Chyba, że tutaj będzie jakiś kolejny fort. No to nie damy rady już. O, patrzcie, co tu mamy. A, bo to jest grobowiec. Ale grobowce są, cholera powiem, strasznie czasochłonne też. No nic. Chyba, że nie będziemy zbierać się zasobów. Metro jest to lepiej rozwiązane z tym. Z tymi pajęczynami, nie? Fajnie się one palą. A, to możemy przesunąć. Won't budge. Wróć w tą stronę. Tutaj do góry idziemy teraz. Nie wiem, czy tam nie trzeba zejść, cholera. Ajajaj, po mnie. Cholera jasna. Co tu się dzieje? 51 skór, ale czad. Czy to była opcjonalna lokacja? Dobra. W takim razie schodzimy tutaj na dół. No tak, tam coś jest, ale aha. A nie, to nie jest przejście. Jeszcze. Aha, nurkowanie. Tutaj coś jest niby, ale nie wiem, jak tam wejść. O, shit. Ujojoj. O, ho, ho. O matko, no tak przypuszczałem, że nam tutaj sporo czasu zajmie to. A jeszcze nic nieskończone.
Chyba mamy to. Chyba mamy to, chyba mamy to. Świeża ryba. Dobra, udało się. Dobra, mamy jeszcze 20 minut niecałe, to może uda nam się to zadanie zrobić. To jest chyba dosyć ważne zadanie. Także robimy cięcie i przenosimy się na wyspę Skiros, zdaje się. Generalnie co? Za ukończenie grobowca zdobywamy punkt zdolności. Także fajnie. A, tego nie mogłem zauważyć. Dobra, zróbmy cięcie i idziemy na Skiros. Dobra, Zimorodek Drost. Mamy to zadanie. Kliknij śledzi. Rozmawiam z sędzią. Tylko co tu się kuźwa odpierdziela? Chyba z nikim nie mogę walczyć, bo jest jakaś walka. A widzicie? Nie wiem komu pomagać, szczerze powiedziawszy. Ale ten drodzy jeszcze jak zginie, to... A raczej sędzia. Czegoś zabił typa, nie jestem... Nie zdobyłem tego... Drowców. Cholera, bo mnie zaraz zabiją. No właśnie, zatykałem swojego, kurwa mać. Nie, to nie jest nasz. Co to tyle lotu tutaj jest, ja pierdziu. Kurde, Bela, patrzcie, ale lód. Buty najemnika, 42 poziom. Może coś w końcu uda nam się fajnego założyć. Wszystko słabe, kuźwa mać. Na minusie, na minusie, na minusie. A, obrażenia asasyna mamy tutaj 14%, wojownika minus 400 punktów. Mistyos! You came. We need you now more than ever. Please help us finish the dagger. I'm in. If the information you uncovered is accurate, it won't just be the Kingfisher at the temple. It's a gathering of the dagger's leadership. You can wipe them all out and free Evia from their control. Agapios will not allow his brother to be harmed. I love Agapios, but Evia must come first. When this is all over, I'll make sure your reward finds its way to your boat. Evia thanks you for your service. Mistyos! The dagger nowhere here! We need to move fast! No czekajcie, bo nawet... Rozpraw się z Neritosem w świątyni Achillesa. Dobra. Kurczę, to daleko stąd. Dobra, wiecie co, ja tutaj z nikim nie będę walczył, bo to nie ma najmniejszego sensu. Tracimy tylko czas. Chciałem tego aktywować.
Robin? I know who you were. My brother's not a killer. Then take a closer look. We are not who we were. Muszę trochę chyba najpierw z wszystkimi się rozprawić, co? So this is what's become of my brother. You've clawed your way back from Hades, back to life, only to take the lives of others. Not from Hades, little Robin, from the ocean floor. Poseidon remained silent as I drowned. I saved me. Me! There are no gods, only mortals. Know that, and you'll know everything you need to rule this world. Not everyone wants to rule the world. Some of us just want to live in it. Ah, Amisthios. Kingfisher. No! His name's Neritos. He's not just some code name you can cross off. He's my brother. His family. Family is all that matters. Yes, yes. No one has to die here. Listen, brother, please. You've been a slave, brother, but the world is my slave. It's wonders, it's wine, it's people. We could be masters together. We were always meant to fly, little Robin. Agapios, you can't trust the Kingfisher. Think of what he's done to our people. Think of the lives he's ruined. He's my brother. I can save him. I know I can save him. Please, Master Mistios, there's no need for violence. Co teraz mam zrobić? You know him better than anyone. When we first met, you said I could trust you. Thank you for trusting me. Neritos, brother, remember when we were young, when we'd run through the streets of Kalkis? Father chasing us? He couldn't catch little birds, so little birds we became. The Robin and the Kingfisher. We can be again. Skyros and Evia and the Dagger. We can leave them all behind. And never return? We can fly. Latać? Then fly, little Robin. Fly! No! Agapios! Goodbye, brother. The dagger is mine. The Greek world is mine. No one will take that from me. Not my brother and not you. Mistios. Dobra, trzeba zabić. O kurwa. Czekajcie, bo zaraz zginę sam. The dagger ends now. Czy co, bo on... Ajajaj. Upy wypadły na... O właśnie, na... Powrotem na... Pierwszy go za burty. Ajajaj. Ostatni. O, nie musiało się tak chce skończyć. Szkoda, że dwóch braci zginęło. Ale cóż zrobić. Agapios, my oldest friend. I never should have let you go. Why did I let you go? You gave Agapios a great gift. He got to be free. For a moment. A moment. I suppose that's all any of us ever gets. With the Kingfisher dead and his lieutenants crushed, the dagger's done. Evia's free thanks to you.
I hope it was worth the price. It's freedom. It's always worth the price. Here, hero of Evia. Okej, okay, super, zadanie ukończone. Jeszcze zbierzemy łup, tylko... Ale to nie był żaden czciciel chyba. The Robin and the Kingfisher. When you can't trust your own family, who can you trust? Panu Bogu. Cię ufa. A nie tam jakimś ludziom. Jak ktoś pokłada nadzieję i swoje życie w ludzi, w lekarzy, w polityków, to życzę mu powodzenia. Nawet na swojej rodzinie nie można polegać, przy tym powiem wam tak. Taka jest prawda. Miecz rewolucji, 41 poziom. Ciekawe, czy to jest coś fajnego, czy... dobra, możemy to rozmontować w sumie. Trochę surowców się przyda. Drewno, żelazo. Moi drodzy, będziemy powolutku kończyć. Taki fajny pancerz, a kurczę, nie możemy go założyć, szkoda. 41 poziom, obrzenia asasyna, obrzenia... Nie, to beznadziejne. Dobra, mamy mapę zaliczoną, powiedzmy. Co prawda tutaj jeszcze mamy misję, to może tę misję zrobimy w następnym odcinku. Przyjaciel na śmierć i życie. Dwie wyspy mamy zaliczone, może zaczniemy nowy wątek fabularny, nie ma jak w domu. Zobaczymy, aha, no właśnie miałem tych czcicieli załatwić, tylko pytanie, gdzie oni są? Bo mamy tutaj de facto jeszcze dwóch do pokonania. Jeden jest tu, to de facto można by tam popłynąć 49 poziom. Cholera. I można by spróbować go pokonać, tu jest jeden, natomiast gdzie jest drugi? O, tu jest drugi. O. Czekajcie, bo tutaj portu nie ma, jest port. Dobra, zrobimy sobie to w następnym odcinku. Załatwimy tych dwóch czcicieli. I będziemy mogli sobie wbić poziom. Na trzeci. Znaczy poziom umiejętności na trzeci. Tutaj mam na myśli tę umiejętność jako okrzyk bojowy Aresa. Ataki przełamujące, drugi oddech i tak dalej. Moi drodzy, to tyle, nie przedłużam. Kończymy materiał. Już nie chcę się dłużej grać. Te 2 minuty czy 3 minuty nas nie zbawią. Nic tu już w sumie nie zrobimy. Tego się nie da podnieść, a da się. 10 sztuk drewna. Może w następnym odcinku zrobimy sobie wątek fabularny. Może coś z tymi czcicielami zrobimy. Zobaczymy. To wyjdzie wszystko w praniu. Dzięki za grę. Trzymajcie się. Piona.